Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, dzisiaj mówimy sobie kolejne zdanie. Tym razem mamy zniszczyć łódki na skalistych skarpach, które znajdują się tutaj. Jest to wyzwanie z tygodnia drugiego i teraz właśnie powiem wam, jak je zrobić, bo dużo osób robi je błędnie i nie wie, czemu im nie działa. Ja oczywiście przypomnę o subiku, apeczce w górze, bo zaraz wbijamy 20k, także bardzo dziękuję i właśnie zachęcam do stawienia suba z tego powodu. A dodatkowo, jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, bo pomogą mu na przykład właśnie w zadaniach, możecie użyć kodik SEJKAMSTAR przy zakupach Fortnite, który jest na ekranie i w opisie. Dzięki. Dobra, musimy sobie lecieć na skalistę i dużo osób właśnie myśli, że chodzi o niszczenie tych głównych łódek. Nie, właśnie nie, to są motorówki, a my musimy po prostu zniszczyć sobie łódki. Ja polecam polecieć na ten domek, to jest właśnie Kapitan Karp i on znajduje się koło tej takiej wieży i on jest takim jednym z głównych tutaj domków. To jest dokładnie, proszę, ten domek, taki duży tutaj i lecimy sobie na niego. Wbijamy sobie tutaj na górę, właśnie możemy sobie z lotu od razu wlecieć tutaj. I po prostu musimy sobie wejść na górę i tutaj niszczyć te łódki. Chodzi, żebyśmy niszczyli te łódki, które są właśnie takie łódeczki, jaka właśnie na ścianach, one gdzieś leżą, czy zwykle takie łódki jakby rybackie. No i my sobie tutaj niszczymy to, o proszę, niszczymy, tutaj cyk i teraz mamy drugą łódeczkę już zniszczoną, no tutaj mamy trzecią. Pamiętajcie, że właśnie zawsze się pojawiają te łódki w tych samych miejscach, także to już powinniście mieć trzy łódki. Pamiętajcie, że też inni mogą wam niszczyć, także trzeba na to uważać, ale generalnie pokażę wam właśnie wszystkie 7 łódek, jak zrobić, nawet troszeczkę więcej, żeby się na chilku zrobili. Tutaj mamy dwie, tutaj mamy trzecią. Idziemy sobie troszeczkę w dół i tutaj niestety łódki nie widać żadnej, ale tutaj zaraz obok mamy dwie. Tutaj sobie niszczymy tą i tą i tutaj mamy już piątą łódeczkę zniszczoną. I teraz skaczemy sobie szybko w dół i tutaj mamy łódeczkę szóstą zniszczoną. Tutaj mamy łódeczkę siódmą i mamy łódeczkę ósmą. Także tutaj może jeszcze ta się zalicza, też możemy sobie ją zniszczyć. I tak naprawdę za nie macie zrobione. Jeśli którejś z tych łódek nie było, bo ktoś wam ukradł, to sobie wbijacie po prostu tutaj. I tutaj macie kolejną łódkę, sobie niszczycie. Tutaj mamy kolejną. No i tak naprawdę, jak widzicie, chyba wam pokazałem już 11 czy właśnie 12 tych łódeczek. No i macie za nie zrobione. One zawsze respią się w tym samym tak jakby miejscu. Także po prostu nie bójcie się na kadr, że wam się nie zrespią. Czy coś jedynie może wam je ktoś zniszczyć, no to trzeba uważać. No ale tych łódek generalnie, jak widzicie, jest całkiem dużo. I głównie polecam korzystać właśnie z tamtego spotu, bo tam jest ich po prostu najwięcej i tam zrobi się zdanie najszybciej, jak właśnie inni będą latać po tych budynkach, szukać. Jak widzicie, tutaj raczej ich nie ma, a tam jest naprawdę największe stężenie tych łódeczek i najszybciej można tego questa zrobić właśnie w taki sposób, że to wszystko czyścicie. Tutaj też jeszcze znajdzie się jedna chyba łódeczka, czy nawet dwie. Proszę, tutaj sobie niszczymy jeszcze jedną, jak komuś potrzeba. No ale tak jak mówię, tutaj ich nie ma za dużo, sami jak widzicie właśnie, to już jakieś tam pojedyncze łódki. Nie traćcie na to czasu, bierzcie głównie ten domek, po czym właśnie skaczecie na dół i też czyścicie te łódki i macie zrobione. Ja tutaj zacznę, mogę wam pokazać, proszę. Nie mam już tego zadania, jak widzicie, sprawdziłem przed nagraniem oczywiście. Na normalnej grze czy zalicza. I jak widzicie, ja mam zrobione zadanie, normalnie zalicza. I tak naprawdę właśnie o to chodzi. I jak widziałem, właśnie ludzie głównie na przykład niszczyli te motorówki czy coś, a nikt w ogóle nie tykał tych łódek. I to za nie właśnie mega łatwo było zrobić, no bo praktycznie większość po prostu złe łódki tłukła. I na chilku sobie to za nie zrobiłem, bo byłem właśnie ciekaw właśnie, czy po prostu dobrze wam wszystko pokażę. Także zawsze sprawdzam te zadanka. No jak widzicie, wszystko działa. Także ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że właśnie ten odcinek wam jakoś pomógł. Możecie dać znać w komentarzach. No i co, dzięki. Trzymajcie się, powodzenia do następnego. Trzymajcie się, cześć!